Yo, hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Jurassic World Alive i dzisiaj zrobimy nowego dinozaura, T-Rexa, bo wczoraj był event od godziny 16, że mogliśmy sobie właśnie zebrać T-Rexa, no i udało mi się go zebrać na tyle, żeby go dzisiaj stworzyć, także dzisiaj sobie go zrobimy, zrobimy sobie go, no i zagramy sobie na arence. Mam aktualnie rekord na arenie, spójrzcie, 1246 i dzisiaj może uda się zagrać o 1300, ale nie jestem pewny, ale może na początku zbierzemy sobie tego Dimetrodona, bo tutaj mi się właśnie pojawił Dimetrodon Rare, a ja zbieram DNA właśnie tego dinozaura, bo jest naprawdę bardzo op, w szczególności gdy to jest, słuchajcie, karta Rare. Dobra, zbiorę sobie te. Kurde, ja to normalnie nie mogę trafić nigdy. Wczoraj miałem rekord zebrania, miałem 111 DNA. Ale na pewno nie strzelam tak jak dzisiaj. Czyli po prostu tak słabo. Dobra, plus 32. Spójrzmy, co tam będzie. Ile to będzie? Tak, 74 na 250. No może być. Dobra, z tego Zaursa też zbieram, bo chciałbym sobie go dobić na na level 11. Zaraz się zabierzemy tutaj za właśnie naszego T-Rexa. Tylko że muszę dokończyć zbieranie właśnie. Plus 15, 16. Dobra, plus 7. Dobra, op. Wow, ale teraz siada. No, wczoraj właśnie tak siadało, powiem wam szczerze. Tutaj zepsułem troszkę, ale jeszcze jeden strzał będzie plus, nie, plus 4. Dobra, będzie 70-79. Może być, słuchajcie. Może być, jak najbardziej z tego Zaurus. Jeszcze chwilę będzie na 11 levelu. Z tego Zaurusu właśnie są dobre na Velociraptory. Dobra, mamy jeszcze jakieś dinozaura w pobliżu, tamten jest za daleko. No i teraz uwaga, zabieramy się za właśnie za T-Rexa. Czyli to jest w ogóle mój pierwszy dinozaur epic. Jest bardzo mocnym epikiem, naprawdę. W ogóle tyranozaur to jest król, kurde, dinozaurów, można powiedzieć. No i to ma 2000 HP i zobaczcie sobie, jaki ma damage, 828. I zamieniam go chyba za Spinosaurusa, bo... Dobra, dalej tak, dobra. Tak, epic, słuchajcie, to jest level 11. Dobra, pogrzebiemy sobie troszkę w moich kartach. Gdzie jest ten Spinosaurus? Jego zamienię. Nie, no chciałem go zamienić, dobra. Modyfikacja. No i wlatuje, słuchajcie, tutaj T-Rex. Zobaczymy, czy będzie T-Rex nasz kochany. Dobra, to sobie przyspieszymy, bo szkoda by było grać o pełnych slotach. Dobra, 10. No i Velociraptor poleciał, nieźle, kurde. Tutaj Proker. No i co? Wow, Ankylosaurus, mogę go zrobić. To jest epic u mnie? Kolejny epic? O kurde, no to słuchajcie, już mam dwa epiki. No to nieźle, kurde, no zagram dwoma epikami dzisiaj, chyba bodajże, bo mam tam Ankylosaurusa. Tylko sobie jeszcze zobaczę, bo tak. On jest na pewno mocniejszy od Rare'a. Spójrzmy, 2000, wow, nieźle. Jego sobie zamieniam od razu, tutaj mam tego, Rare'a. Tu mam Euplo. No kurde, no nie wiem, no zamienię sobie też, trudno. Dobra. Będą dwa epiki w jednym teamie. Dobra, walczymy, słuchajcie. Lecimy z walką, poszukamy sobie kogoś. Oby mi dało T-Rexa na początku, byłoby fajnie go zaprezentować. Ale wy właśnie napiszcie na dole w komentarzach, czy wy też już macie T-Rexa, czy udało wam się go stworzyć. No, słuchajcie, mój pierwszy epik, T-Rex. No, to chyba w sumie każdego będzie pierwszy epik ten T-Rex, nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Spójrzmy, arena numer 3. Za niedługo polecimy po kolejną arenę. Arenę czwartą. Dobra, na szczęście, no na szczęście. Właśnie pech jest taki, że nie mamy tego T-Rex na początku. Velociraptor, i ten Velociraptor uderzy pierwszy. Więc ja sobie zamieniam szybko na Stegosaurusa, bo szkoda byłoby stracić. Ale mam tak obliczone, że najprawdopodobniej Stegosaurus sobie z nim poradzi. Chyba że 211. I tutaj, słuchajcie, z tego Zaurus będzie miał dwa strzały, bodajże, tak. Jestem ciekaw, czy go ubije. Dobra, 596, tak. Słuchajcie, czyli jak wam przeciwnik wyjeżdża Velociraptorem, a wy macie z tego Zaurusa, to lepiej wyjeżdża się tym z tego Zaurusem. No tutaj na pewno mój padnie. W ogóle mam, słuchajcie, w ogóle mam takie coś, że przegrywam wszystkie walki na odcinku, nie? Dobra, spróbujmy sobie Utahraptorem teraz go troszkę uwalić w sumie. Dobra, 1400, ile mu zjedzie? No, dobrze, dobrze, ale... Tak, on mu też teraz ładnie pociśnie.
Dobra, myślałem, że go zatrzymię, ale udało się. Aha, czyli on teraz będzie sobie dodawał HP, ten dinozaur, 967. Tutaj regeneracja poleciała. No i 1101, słuchajcie, Uteraptor, naprawdę bardzo dobry dinozaur. Dimetrodon, dobra, ale my też chyba mamy Dimetrodona. No on teraz na pewno mnie pojedzie do końca już. Dobra, tak, i teraz uwaga, jest 2-2. Chyba wyjeżdżam tym Tarbozaurusem. Ryzyk fizyk, raz się żyje, ale nie ma szans, żeby Dimetrodon mu zjechał całe HP. 743 i być może... Tak, 998 jest kolejna walka wygrana. Także super, super, słuchajcie, udało się wygrać. Jest znowu rekord. 1270 i tutaj jest ta... Tutaj jest ten inkubator. Więc to sobie otworzymy w ogóle. Będziemy mogli ją przyspieszyć, czyli po prostu obejrzymy sobie reklamę. Dobra. Wy tego chyba nie będzie. Ja wam chyba to zamarzę wszystko, cały obraz. Żebyście wy też nie musieli widzieć. A w sumie to jest reklama, która trwa 5 sekund. Bo raz jest reklama 30-sekundowa, a raz 5-sekundowa. Także to jest, słuchajcie, bardzo ogromny plus tej gry. Że możemy taką właśnie, że możemy sobie taki inkubator przyspieszyć. Darcy. Eupla. Amargazaur. O, odblokowałem kolejnego dinozaura. Dobra, walczymy, słuchajcie, o 1300. O 1300 zawalczmy. Ciekawe, czy połączę, bo czasem jest tak, że niby nie łączy, a później łączy, ja wchodzę, wychodzę z tej gry, a później się okazuje, że ten, że ja już mi z gościu zjechał dwa dinozaury, nie? Nieraz jest właśnie taki błąd. Nie wiem, dlaczego w ogóle tak się dzieje. Dobra, co mam na początku? Na początku mamy Velociraptora i mamy T-Rexa. Mamy T-Rexa, uwaga, słuchajcie. Alozaurus, dobra. O, mocny ten Alozaurus. 2000 HP, pewnie damage będzie ponad 1000. Zobaczymy. Nie, 540. Czyżby Velociraptor byłby odporny tutaj na tego? Ja, 5 HP, patrzysz jaki pech. Oh my god. Dobra, damy sobie jakieś tanka, ale nie mamy tanka, kurde. Muszę dać Dimetrodona. Na razie jeszcze poczekam z tym tyranozaurem. Ciekawe, czy zmieni? Uf, na szczęście nie zmienił. Dobra, 1571. No i co teraz się będzie działo? Ciekawe, czy wyjedzie, czy nie wyjedzie. Ciekawe, czym wyjedzie. A być może gramy na gościa, który sobie po prostu odpalił walkę i walczy za niego bot. Ainozaurus. Kurde, to troszkę się boję. Nie wiem, czy wyjeżdżać T-Rexem na... No właśnie na Ainozaurusa. Znaczy no na tego. Kurde, mi się mylą te nazwy czasem. No i teraz, słuchajcie, być może będzie runda dla niego. Uśpi go? Nie, dobra. Wiecie, bo te dinozaury tak po prostu tak jakby usypiają, nie? Na jedną rundę i to jest właśnie wkurzające. No i spróbujmy tak w sumie. On zwykły strzał, no dobra. Mogłem sobie wymienić dinozaura, mogłem to zagrać troszkę taktycznie. 1833. Nie no, słuchajcie, pocisnę mu max tutaj. I zmieniam sobie od razu dinozaura, tylko jestem ciekaw, czym on wyjedzie. Z tego Zaurusa wyjechał. Dobra, zmieniam dinozaura i teraz wjeżdżamy, słuchajcie, tyranozaurem. Wow, 852 i być może ja zepsułem cały atak. 501 i uwaga teraz. No nie jest taki mocny, kurde, tutaj na tego dinozaura. Dobra, zmieniam szybko, bo będzie problem zaraz. Kurde, chciałem po prostu sobie spróbować tym właśnie T-Rexem. No i niestety coś może mi tutaj teraz nie pyknąć w tej walce i przegram przez głupotę, bo mogłem zostawić właśnie tego Tarbozaura. Ale dobra, spójrzmy. 1265, 568 i będzie miał jeszcze jeden strzał. Jestem ciekaw. I to jest chyba ten najlepszy strzał teraz będzie. O, chyba sobie zepsułem grę teraz w tym momencie. Chyba sobie zepsułem grę. Ale czekajcie, 3, 2, 1, 0, 697. 500. Jezu, ja to wygrałem fuksem. Wygrałem to fuksem. Przez to, że chciałem się pobawić właśnie nowym T-Rexem. O, ale dobra, słuchajcie. 1300 mamy na odcinku. Zarąbiście siadło, słuchajcie. Więcej nie gram na razie. 1300 i pozdrawiam Dominika PT, mojego widza, który ostatnio właśnie pisał na live, że ma rekord 1305. Nie wiem, Dominik, ile masz w tym momencie liczby tych pucharków. No ale zapewne już masz więcej, ale mi też się udało fajnie dobić 1300 i od 1000
od 1500 jest następna arenka. Naprawdę idzie bardzo dobrze mi teraz, słuchajcie, w tych dinozaurach, bo jeszcze parę dni temu miałem 800, a już mam, no już mam prawie 1500. Jestem, a no, 1300 mam dopiero. Dobra, chciałem powiedzieć, że mam prawie 1500. Słuchajcie, no T-Rex, zostawiam go sobie w moim teamie i tak samo tego nowego sobie zostawię w moim teamie. Bez, słuchajcie, no ten Ankylosaurus dużo HP ma, nie? Ale zobaczcie sobie, że też tutaj mogę mojego Rayera troszkę ulepszyć, ewolucja. No i on też, słuchajcie, będzie mocnym dinozaurem. 2131 HP, a ile ma ten? Euplo ma 2131, a ten ma, słuchajcie, ten ma 2237, czyli jest lepszym tutaj dinozaurem. I w ogóle mogę sobie zrobić chyba jakąś tam hybrydę mogę zrobić, z tego co widziałem ostatnio, ale jeszcze na razie się nie bawię w to. Napiszcie na dole, czy się opłaca właśnie robić te takie hybrydy. Jeszcze na razie nie robię tych hybryd, bo kurde, no nie wiem, słuchajcie, nie jestem pewny, jak te dinozaury w ogóle walczą, bo jeszcze chyba ich w ogóle nie widziałem nigdzie na arenie. Dobra, bo troszkę się zagadałem, za dzisiaj wam dziękuję, strzelcie lajka w górę pod tym filmikiem, zapraszam was na mojego Instagrama, chociaż powinienem mówić o Instagramie na początku filmiku, ale mówię dopiero teraz, ale dużo jest osób takich, które oglądają do samego końca, zapraszam, tutaj macie na dole, tutaj macie tak, VCR, ukośnik Yty. Za dzisiaj wam dziękuję, życzę wam powodzenia na arenach, grajcie w dinozaury, bo to jest naprawdę bardzo fajna gra. Pozdrawiam, yo, elo, cześć, będę nie bestro, yo!